interesu. Jesteśmy zaproszeni na to spotkanie pan Wisław Mandowicz i pan Krzysztof Bozieński, którzy reprezentują chyba największy TBS w województwie lubuskim. Chciałbym im od razu oddać głos, ponieważ myślę, że jesteście państwo zainteresowani właśnie szczegółami tej oferty, tak? A to są na pewno najlepsze osoby, które państwo właśnie tą całą wiedzę sprawią, więc proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj podpowiedział, nazywam się Zanon Wartowicz, jestem prezesem Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Słuchajcie nas? Potrzebny mikrofon? Tak, to poprzez telefon, może będzie lepiej słychać. Proszę Państwa, jesteśmy spółką prawa handlowego z większościowym, czyli 86% udziałem gmin. Czyli nie jesteśmy podmiotem, który się tworzy i może nagle zniknąć. Tak jak to się rzadko, ale dzieje na rynku deweloperskim. Budujemy, istniejemy od 1998 roku. Mamy zasoby na terenie, czyli mamy budynki na terenie miasta Szprotawy, Żar, Sulechowa, Zielonej Góry, Jasieni. Łącznie mamy 482 mieszkania jako własne zasoby. Mamy do tego jeszcze wspólnoty mieszkaniowe, którymi zarządzamy, też podobnej ilości, bo tych mieszkań mamy również 386, którymi zarządzamy jako obcy majątek. Budujemy mieszkania w chwili obecnej w Sulechowie, czyli przygotowujemy kolejną inwestycję w Sulechowie przy ulicy Żurawiej w formie deweloperskiej. Wybudowaliśmy właśnie w Sulechowie w systemie deweloperskim 5 budynków w ciągu ostatnich 3 lat. Zostały sprzedane, zasiedlone, dzisiaj funkcjonują. Z takich większych osiedli to całe osiedle przy ulicy Krętej, w Zielonej Górze to jest osiedle TBS-owskie. Na Czarkowie, czyli miejscowości przyległej do Zielonej Góry od strony Oszą, jak Państwo tam orientujecie się w Zielonej Górze, to osiedle jest również naszą własnością. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żebyście Państwo uwierzyli, że nie jesteśmy podmiotem, który może zniknąć. Przy 86% udziale samorządów, czyli gmin, na terenie których mamy nasze zasoby, no takie zniknięcie jest niemożliwe. Przyjechaliśmy do Państwa z propozycją budowy mieszkań na wynajem. Od listopada ubiegłego roku ruszył program ze współfinansowaniem budowy mieszkań, które mogą być tylko wynajmowane. Czyli nie jest to deweloperka, nie sprzedaje się tych mieszkań. Właścicielem mieszkań jest wtedy TBS. Natomiast każdy z Państwa, który chce takie mieszkanie posiadać, partycypuje w budowie tego mieszkania do wartości 25% nakładów na inwestycję tego mieszkania. Natomiast 75% jest to kredyt, który zaciąga TBS i jest to kredyt na warunkach preferencyjnych na okres 30 lat. Udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzisiaj w Polsce jedyny bank polski, którego organem założycielskim jest minister Skarb. I proszę Państwa, ten program ruszył od listopada do 29 lutego bieżącego roku. Był pierwszy nabór wniosków na realizację tych inwestycji. Nasz TBS złożył jeden wniosek na adaptację budynku pokoszarowego na terenie Biechnic pod Szprotawą. Jest to obiekt, na którym można wybudować w projekcie 42 mieszkania. Obiekt, gdzie partycypantem jest gmina Szprotawa. My będziemy generalnym
wykonawcą i później właścicielem tego obiektu. Zasiedlenie oczywiście będzie odbywało się w porozumieniu z gminą. Proszę Państwa, drugi nabór, czyli kolejne nabory, odbywać się będą w miesiącach, tak jak teraz kończył się w lutym, następny w tym roku od 21 do 30 września. No i tutaj my też jako spółka przygotowujemy kolejną inwestycję na terenie miasta Kubina i bo tam też mamy nasze zasoby i będziemy realizować na takiej powierzchni 1,8 hektara osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy też po takich spotkaniach jak dzisiaj u Państwa. Mamy już określoną ilość osób zapisaną i w tej chwili trwa projektowanie tego obiektu. Pozwolenie na budowę powinni w zimie uzyskać w miesiącu sierpniu. Według naszych wyliczeń w związku z tym we wrześniu wniosek może być złożony. Przy udziale tutaj pana burmistrza chcieliśmy się Państwa tym systemem zainteresować. Na czym on polega? Przede wszystkim na tym, jak powiedziałem, że praktycznie uczestnik tego procesu, czyli tego uzyskania mieszkania, nie obciąża siebie kredytami. Czyli nie ma tak jak w budownictwie deweloperskim, Państwo musicie od dewelopera kupić mieszkanie. Tutaj Państwo uczestniczycie w tym procesie przez okres 30 lat. Wpłacacie partycypację na początek w wysokości 25% wartości inwestycji. Według naszych wyliczeń, kiedy wybudowanie metra kwadratowego takiego mieszkania w przypadku schowy, podobnie jak w Sulechowie, to jest kwota 6 tysięcy złotych, to licząc mieszkanie 50-metrowe, koszt jego wybudowania to jest 150 tysięcy złotych, czyli 1/4 z tego to jest Państwa partycypacja. Następnie spisujecie Państwo z nami umowę i stajecie się najemcą. My uzyskujemy po podpisaniu umowy partycypacyjnej z Państwem, uzyskujemy kredyt 70%, wtedy mamy 100% pokrycia finansowego inwestycji. Wybieramy wykonawcę i w ciągu 8 miesięcy stawiamy budynek. Zasiedlamy, czyli Państwo wprowadzacie się do tego mieszkania i do tych mieszkań. I teraz przez 30 lat spłacamy w czynszu ten zaciągnięty 75% kredyt. Według dotychczasowych doświadczeń w naszym zasobie czynsz łącznie ze spłatą miesięczną kredytu nie powinien przekraczać 10 zł za metr kwadratowy. Państwo wtedy nie jesteście obciążeni żadnym kredytem, w związku z tym możecie dysponować swoim życiem finansowym dowolnie, natomiast przez 30 lat my jesteśmy jako spółka obciążeni tą należnością. Pilnujemy, żeby ta spłata była realizowana, dlatego że to spółka musi spłacać, jeżeli ktoś z najemców na przykład opóźnia się ze spłatą albo nie płaci, a takich też w naszych zasobach od czasu do czasu nie brakuje. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że znowelizowana ustawa o niektórych formach popierania budownictwa, bo na bazie tej ustawy od 1995 roku TBS-y w Polsce istnieją i budują. Dzisiaj ona mówi, że te mieszkania nie będą sprzedawane, czyli inaczej nie będą przechodzić na własność państwa. Chociaż tak samo mówiono w 1995 roku, a w 2006 roku weszła ustawa wprowadzona przez ówczesny Sejm, że te mieszkania wybudowane po 1995 roku do chwili obecnej, do wejścia tej nowelizacji 15 września 2015 roku można sprzedawać. Natomiast samo wyliczenie
przyjęcie i przekształcenie kredytu preferencyjnego w kredyt komercyjny jest bardzo trudne ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i to jest pewnego rodzaju utrudnieniem sprzedaży. Natomiast co będzie za 30 lat, to ani ja Państwu nie powiem, ani Państwo nie, ani nikt dzisiejszych władz kraju, ani w Sejmie, ani w rządzie tego nie określi. Czy za 30 lat te mieszkania nie będą przechodzić na własność tych najemców. Na zdrowy i logiczny sposób myślenia uważam, że tak. Ale dzisiaj prawo na to akurat no, nie pozwala. To tyle informacji takich na początek naszego dzisiejszego spotkania. Ja chciałbym właśnie poprosić Państwa o to, że przygotowaliśmy tutaj z panem prezesem Krzysztofem listy, że jeżeli Państwo jesteście zainteresowani uczestnictwem w tym programie, w tym projekcie, to chcielibyśmy, żebyście się Państwo na te listy wpisali z podaniem swoich namiarów, że tak powiem, kontaktowych. I ewentualnie na pierwsze nasze spotkanie, żebyście Państwo też zaznaczyli, jakie mieszkanie Państwa interesuje. Tutaj jest właśnie ten sposób, że mamy imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i tak skrótowo piszemy jeden pokój, dwa pokoje, trzy pokoje. Czyli jakim mieszkaniem Państwo jesteście zainteresowani, tym bardziej, że tutaj przygotowaliśmy też, znaczy mamy taką wiedzę, że jeżeli nie możemy zgodnie z tą ustawą i niektórych potem udzielania budownictwa budować apartamentów, że są określone normatywy wynikające z tej ustawy, że największe mieszkanie może mieć w granicach 69 m2 i składać jeszcze w pokoju. Natomiast oczywiście zaczynamy od pokoju z kuchnią, chociaż tych mieszkań budzuje się w tej chwili najmniej, żeby nie powiedzieć wcale, bo zainteresowanie tym naszym jest raczej znikome. Ludzie młodzi, którzy są zainteresowani no, takim zasobem mieszkaniowym, w zasadzie jeżeli zaczynają to od dwóch pokoi z kuchni, to no, bo każda rodzina się rozwija, w związku z tym ograniczanie się jednego pokoju jest takim dużym ograniczeniem. Chociaż nie wykluczamy, że jeżeli będzie zainteresowanie takimi mieszkaniami, to również jesteśmy w stanie je w ramach projektowania uwzględnić budynku, który tutaj na terenie Wschowy chcielibyśmy wybudować. Może na tym etapie są pytania od Państwa. Proszę bardzo. Czy wie pan, jest taka możliwość z tym, że w trakcie realizacji to przy projektowaniu nie, bo w momencie, gdybyśmy tak zrobili, to Bank Gospodarstwa Krajowego odrzuci finansowanie na to mieszkanie, bo to wynika z ustawy. Natomiast później, kiedy już kończy się etap budowy, zbliżamy się do odbioru, to różne przeróbki są możliwe i tak w tych zasobach, którymi zarządzamy, jest. Do mieszkania czy należy jakieś pomieszczenie gospodarcze typu piwnica na przykład? Tak, oczywiście. Wszystkie zasady, które budujemy, budujemy pod piwniczem. Każde mieszkanie ma piwnicę. Znaczy, że odnośnie mieszkań mają Państwo już wypracowany schemat ułożenia pokoi całego mieszkania? Czy jest to możliwość w trakcie realizacji gdzieś, czyli pan na własnym stylu pozwala się przynajmniej dało? Proszę pana, nigdy nie robimy typówki. W każdej miejscowości projekt jest indywidualny. Można powiedzieć, że w zasadzie każdy budynek jest pewnego rodzaju indywidualnością. Dlatego spotykamy się z zainteresowanymi i tak naprawdę projektuje pod państwa. Oczywiście, że to musi mieć określone ramy, bo nie zawsze wszystko się wszystkich się da zadowolić w jednym budynku,
ale staramy się w ten sposób, żeby te mieszkania były zaprojektowane tak, jak Państwo sobie życzycie, a nie narzucamy niczego. Oczywiście pewnymi ramami granicznymi jest ustawa, w których forma popierania budownictwa i metraże, które z tej ustawy wynikają, ilości pochodzi, to co Państwo wcześniej powiedziałem. Ale jeżeli Państwo dzisiaj na przykład zapiszecie, że jesteście zainteresowani na przykład trzema pokojami, w nawiasie 4 na przykład Pana przypadku, to w momencie, kiedy zaczniemy projektowanie, to architekt, który będzie wyłoniony do sporządzenia tego projektu, na pewno się z Państwem spotka przed rozpoczęciem pracy. Nie, to jest do wyceny, dlatego że, przepraszam, nie zamierzamy tutaj wprowadzić 3000 zł za metr kwadratowy, Państwo dostajecie klucze i się wprowadzacie. To jest biały montaż. Biały montaż, to wszystko. Tak, staramy się, żeby były piece indywidualne, dwufunkcyjne, żeby zniknął problem płacenia za ciepło jednego przez drugiego. No to wynika z kotłowni, jak zawsze w Polach potrafi, w związku z tym, ile sobie nagrzejesz, które zapłaci. Proszę bardzo. To może jeszcze tak bardziej od strony medialnej pytanie mam odnośnie tego, czy w trakcie budowania tego budynku, jeśli chodzi o tego, na terenie Dusowy, czy nasze tutaj lokalne firmy będą miały możliwość udziału w tym projekcie, czy mają Państwo jakieś swoje firmy, które od podstaw po prostu stawiają budynek? Nie, staramy się zawsze, żeby zarówno przy projektowaniu, jak i przy wykonawstwie funkcjonowały firmy miejscowe. To jest łatwiejsze dla nas też. Proszę bardzo. Panie prezesie, może to tutaj też mieszkańcy są ciekawi. Mija 3 lata. 3 lata mieszkają i nagle podejmują decyzję, że chcą się wyprowadzić. Bo zmieniła się sytuacja, bo znaleźliśmy indziej pracę. Jak to wtedy wygląda? To oczywiście, że nie ma żadnego problemu, bo nikt przynajmniej dzisiaj nie powinien wiązać się mieszkanie z jednym miejscem, dlatego że dzisiaj wszyscy szukamy swojego miejsca na ziemi, tam gdzie mamy pracę, tam gdzie chcemy się realizować, tam gdzie takie warunki są. W związku z tym przemieszczamy się po terenie kraju i nie tylko. I w momencie, kiedy najemca, który u nas funkcjonuje, chce przenieść się i jak gdyby rozliczyć mieszkanie, to składa do nas taki wniosek. My oczywiście rozliczamy, oddajemy partycypację, czyli nie traci tych 25%. Wyliczona ona jest według wartości budowy 1 m² nieruchomości na dany dzień rozliczenia. Czyli nie ma żadnych przeliczeń, jeśli chodzi o wartości odsetkowe i procentowe, tylko co kwartał wojewoda dla województwa lubuskiego, tak jak dla każdego innego, określa swoim rozporządzeniem wartość wybudowania 1 m² nieruchomości, według której my rozliczamy wtedy Państwa. I na dzień dzisiejszy ta kwota jest 3400, żeby nie być było złotnie w większym stopie, 3492 zł dla całego województwa, natomiast dla miasta Gorzowa i Zielonej Góry 3600 zł. Gdybyśmy mieli taki zasób i Pan mieszkał i dzisiaj chciałby Pan się wyprowadzić, to mając mieszkanie 50-metrowe, przeliczylibyśmy przez ten wskaźnik, wyliczyli 25% i tyle przypadków.
oddane. Po prostu przyjmujemy wtedy mieszkanie, rozliczamy też kaucję mieszkaniową, którą, tak powiem, też najemca wpłaca przed zasiedleniem. No i się rozstajemy, my natomiast poszukujemy wtedy następnego najemcę i on nam wpłaca też tą partycypację, którą panu wypłacił. Tak to się odbywa. Panie, mam jeszcze dwa pytania, ale to już ładnie może skierowane do naszego wiceburmistrza. Najważniejsze, bo mieszkania są jak najbardziej ciekawe. Tylko teraz tak, miejsce wojskowe, czy teren, że to było wyznaczone, które wyglądają w ta lokalizacja, bo w roku to miała się zbudować. Mamy W Wrocławiu mamy 5 białek, które są w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane pod budownictwo wielorodzinne, wielomieszkaniowe. Byliśmy z panami oglądać te tereny i panowie uznali, że najbardziej atrakcyjnym terenem dla, no, aby rozpocząć to budownictwo, jest to działka położone daleko w ulicy Kamiennej. Kończy się osiedle na ulicy Bolsztyńskiej, mamy ulicę Kamienną i potem mamy drogę na dół z destruktu zrobioną, Państwo wiecie. Po lewej stronie miasto posiada nam działkę, która ma 1,2 hektara, czyli jest to wystarczający teren, żeby wszystkie te plany, o których Pan tutaj mówił, były zrealizowane. Jest tam miejsca na około 100 mieszkań, tak? Czyli całe takie małe zamknięte osiedle. Znaczy miejsce jest o tyle korzystne, że wszystkie media są w okolicy, czyli miasto związane z dużymi kosztami. Droga, jak Państwo wiecie, z destruktu jest to doskonały powód, tak? Żeby zrobić z niej taką drogę, jaką wszyscy oczekujemy. Tak? Ale to dopiero po budowie, bo Państwo rozumiecie, że budowa za każdym razem niesie ze sobą. Co do terenów zielonych, zakładam, że to wszystko. Tak, to jest oprócz oczywiście budowania budynku zagospodarowuje, planując wcześniej, zagospodarowuje również teren wokół tego bloku czy osiedla. Jeżeli się buduje cały kompleks, to wokół osiedla na terenie gruntów, które jest wyznaczone do tego pod zabudowę tą mieszkania. Nie wiem, tutaj może się przedłużyć, jeśli są przykłady już zrealizowane, to nie są jakieś plany, to są tylko przykłady zrealizowane przez TBS budynków. Jak Państwo widzicie, wszędzie wkoło teren jest zagospodarowany terenem zielonym, chodnikami. Często przy tych blokach są garaże, jakby w piwnicy, więc to jest już taki kompleks. Mam pytanie. Tam, gdzie teren jest przewidujący, czy dokonaliście badań geologicznych gruntów, podnosi gruntów? Z tego, co ja wiem, ja nie wiem, Tam, gdzie chcemy budować, możemy budować tylko w miejscu, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego. To są tylko dwa miejsca we wschodzie, gdzie przewiduje się zabudowę wielorodzinną. I oczywiście spotykamy się dopiero, żeby zaplanować. Tak? Czynności podejmiemy, jeżeli będziemy wiedzieli, że są chętni i że inwestycja ma sens w realizacji. Fundamentalne pytanie. Nie wolno stawiać budynku na terenie badań geologicznych. Na to jest tak. To przyjdzie na to czas. Ja nie skończyłem. Ja wiem, że były problemy z oddaniem tego cmentarza komunalnego, bo tam były w pewnym etapie dotarły do Kuziaka. A wie pan, co to jest Kuziaka, nie? Ale mówię, przyjdzie nam to czas, więc jeżeli są... W tej chwili jest, myślę, bezzasadna dyskusja, bo pani banka dojrzała nie jest geologiem, ani nic z państwa. Ale ja mam geologię to. I było w Gdańca też to. Bardzo proszę, bo czym więcej jakoś niejasności, wątpliwości wyjaśnimy tym lepiej. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby to było nasze ostatnie spotkanie, bo mam nadzieję, że jeżeli będzie na tylu chętnych, to będziemy to spotkanie kontynuować już z zainteresowanymi, będzie ich na pewno więcej.
Proszę śmiało. Może jeszcze jedno zdanie, żeby tutaj jest trochę tak jak pan prezes powiedział, również chcemy stosować to samo rozwiązanie w innych gminach, czyli gmina stanie się udziałowcem. Tak, czyli państwo jesteście również, możecie być w 100% spokojni, że ta inwestycja, także to nie jest firma, która weźmie pieniądze, podejdzie, gmina będzie udziałowcem, gmina będzie miała swojego przedstawiciela i w zarządzie będzie współdecydować, tak, no i będzie swoją obecnością no, gwarantować realizację tej inwestycji. Tak jak cztery pozostałe gminy, które są w tej chwili udziałowcami, Gubin, Szprotata, Jasień, Sulechów i Żary. Tak samo mamy nadzieję stanie się współudziałowcem wschodnim. Takie założenie, że grunt z gruntem wejdzie gmina jako współudziałowiec, a my będziemy finansować budowę. Trzeba będzie podpisać umowę i płacić w momencie rozpoczęcia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, bo Bank Gospodarstwa Krajowego, tak jak każdy bank inwestycyjny, uruchamia swoją część po zaangażowaniu właśnie tych 20%. Proszę bardzo, myślę, że Państwa też by interesował termin. To wszystko zależy od tego, jak Państwo się zdecydujecie. Natomiast ja realnie widzę, gdybyśmy to przedsięwzięcie zaczęli przygotowywać teraz, czyli w tym roku, to do 28 lutego jesteśmy w stanie złożyć wniosek o finansowanie 2017 roku. I finansowanie wtedy jest spięte promesą kredytową do 30 czerwca. Tak naprawdę na przełomie roku 2017, czyli tak gdzieś do 30 czerwca 2018 maksymalnie Państwo musicie się dowiedzieć. No tak licząc już dzisiaj, no bo okres projektowania, okres wejścia gminy w spółkę, to też jest czas, gdzie trzeba pewne rzeczy przygotować, chociażby wycenę tego gruntu, samo wejście aportem. Wtedy możemy zacząć projektowanie i wtedy te kontakty projektantów z Państwem. No i na pewno od listopada do lutego w tym czasie byliśmy w stanie już mieć pozwolenie na budowę i złożyć wniosek o promesę kredytową, bo bez pozwolenia na budowę żaden bank też na pewno nie będzie kredytować. Czyli już możemy określić czasowo pewne ramy zasięgu. To różnie mamy. Mamy na krętej trzypiętrowe w Zielonej Górze, mamy cztero na Czarkowie, mamy w Sulechowie parter dwa piętra. Wszystko zależy od miejscowości, od geologii, jak pan zaznaczył. Jest parę takich warunków, które rzutują na to, co i gdzie budujemy. Tutaj też Państwo się w pewnym momencie przewinął taki budynek w Sulechowie na 31 stycznia budowany w stylu trochę zabytkowym, a to dlatego, że realizowaliśmy go w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków i wymogi konserwatora są później określone i tak musieliśmy zrobić, co wcale nie potaniło inwestycji, a wręcz odwrotnie, bo to tak zawsze jest. Także że trudno mi dzisiaj powiedzieć, ile pięter, ale myślę, że nie chcielibyśmy stawiać Państwa w bieżąco, tym bardziej, że Pskowa to nie jest miasto, gdzie takie obiekty się budują.
bo wtedy się wygodniej mieszka zasób, że parter, dwa piętra i załóżmy taki dwóch kobiet, no wtedy dla się wszystkich sąsiadów przyjemniej się mieszka w takim mniejszym zasobie, lepiej takim budynku postawić kilka, zrobić z tego osiedle niż budować jeden ośmiopiętrowy. Zdaję sobie sprawę, że wiele pytań się na urodzie dopiero, jak gdzieś Państwo ze sobą rozmawiali w domu, więc my chętnie na nie odpowiemy również drogą mailową, możecie się do nas odezwać. Jest uruchomiony tutaj przez Urząd Miejski Pana Burmistrza adres mailowy, na który możecie kierować Państwo pytanie. Jeżeli ktoś Państwa chce zapisać, to jest mieszkanie@schowa.pl. Albo znajdziecie również do nas kontakty na stronie internetowej www.rtbs.pl. Tam są wszystkie dane i telefoniczne, i mailowe. Także jeżeli jakieś pytania jeszcze Państwo będziecie mieli, proszę dzwonić, mailować, chętnie na nie odpowiemy. Również jeżeli się wśród znajomych Waszych znajdą chętni, prosimy również o taką informację albo o kontakt przez osoby z nami lub z urzędem miasta, panem burmistrzem. Tutaj będziemy współpracować ze sobą, więc te informacje będziemy sobie również przekazywać. Również jeżeli ktoś z Państwa by chciał swoje wizytówki, tu są też wszystkie kontakty, zarówno mailowe, jak i strona internetowa, telefony stacjonarne, łącznie z komórką moją. Proszę bardzo, proszę się kontaktować. Nie ma problemu, odpowiem na każde pytanie, na każde jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto jest zainteresowany, nie wpisał się na listę, to prosimy bardzo o pozostanie i jeszcze indywidualnie możemy porozmawiać, jak ktoś jeszcze ma pytań. Bardzo proszę. No, dziękujemy Państwu serdecznie. I liczymy na to, że będziemy się spotykać, może już Państwo jako mieszkańcy, a my jako zarządzający tymi zasobami. Dziękuję. Do widzenia.